Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Medicine Horror. Jest godzina 22 zaraz, a my się będziemy bać dzisiaj. Se pobrałem dopiero przed chwilą. Dźwięk mam dojebanie głośny. Nie słyszę, co mówię w ogóle. Ale fabuła, dopiero co odpaliłem tą grę, więc tylko ustawienia sobie zmieniłem. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, czy nie. Zobaczymy, tak, czekajcie. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Chyba nie za bardzo, co? Chyba tak lepiej. W sumie dobra, rozjaśnię was w montażu. Nowa gra. Poziom trudności, no... Normalny. Jak widzicie, zero zapisów, żeby nie było, że już w to grałem. Rozpocznij grę. Boję się tej gry. Hoj! Hoj! No nie no. Patrzcie, zajebałem z taką lampeczkę. Ja se tak. O kurwa, boi się to. Boi się kurwa. Nie? To taki bajer jest zajebisty. To trochę jest, przypomina takie do paznokci, nie? Co się robi? Mogę se. O, taka faza. Nie wiem, czy. O mój Boże. O mój Boże. Trochę mi się obraz pierdoli, ale... Co się jak raz pierdzieli? Ha! Stary, co pukasz ty? O kurwa. Dobra, jak to się gra? Co my tu mamy? On jest jakiś chory, na niego uwagi nie zwracajcie. Ja nie znam w ogóle czułości w tej grze. I nie wiem, co ja mam tu robić. Czekajcie, obróć. A! O! To ja podziękuję. Uchwyt. John Maxwell Family. Przeczytaj. Twojego kuzyna Romeo. Ulica McLamore 626. To nic nie ma. Jezu, jak to wali. Patrzcie. Ora, muszę znaleźć. Chowano. Halo. Nie masz przedmiotu do wykorzystania. Tu coś leży. Słońce jakieś. Kurwa, nic nie widzę. Ha. W ogóle... Ja muszę tu coś znaleźć, panie i panowie. O, to tak się robi. To jakieś zdjęcia dziwne. Osiem, pięć. Jak to odwrócę? A mogę kucać? Czy nie za bardzo? Dobra, wyłączę. To jest chore. Dad?
Dad, please. Please talk to me, I don't understand what's going on. Dlaczego ja mam to użyć? Dad, stop. Dobra, dobra, wiem już. You're not making any sense. Jestem mądry, jestem mądry. Teraz wszystko widzę. To jest to coś do tego. Młotek. Biorę młotek. Teraz lecimy. Tu. Hops. Hops, hops, hops. Dawaj młotek. Stary, ty tam się kurwa nie wychylaj. Bo ja ciebie nie potrzebuję. Dzwonią do mnie. Dobra, idę, idę, idę. Chujowo mnie widać. Przez dom. Dobra, idę, idę. Rura. Sekre drzwi. Tu nic nie ma. Dobra, wychodzę. Uwaga, wychodzę. Tu jest jakiś zamek i to trzeba będzie otworzyć, albo się same otworzy, ja nie wiem. Ale trochę klatkuje, ja to postaram się to naprawić, spokojnie. Co jest kur... Dobra, tu brakuje jakiegoś obrazu, albo czegoś podobne kształtem tego. Tu prawdopodobnie brakuje części od zegara, czyli tych wskazówek, tego kółka. Ja się boję tam iść. Tu co? No tak jakby, no. Dobra, idę. Uwaga, ja podchodzę. Nie ruszaj się. Ja podchodzę, ty... Ktoś tam wyszedł. Ktoś tam wyszedł. Ktoś tam wyszedł. Stary, ty się tam lepiej nie wychylaj. Ja się odwrócę, okej? Okay? Aha. Aha. Dobra. Spokojnie, ja tylko idę. Spokojnie. Ej. Nic nie mam, nie? Dobra, tu są drzwi. Chodzę, uwaga! Okej. Ej, srać mi się tak chciało. Kurwa. Żebym się nie zesrał zaraz na odcinku. Dobra, tu jest jakiś dziadek. Czy to jest grandpa? Grandpa? Spokojnie, jest. Kurno, no nie lubię tego. Albert... Dobra. Biorę to. Aparat! Kto by się spodziewał? A. Mogę zrobić zdjęcie. Wstrząśnij. Spokojnie. Tu są jakieś drzwi. Zamknięte. Okej. Jak zrobię dziadkowi zdjęcie?
A, wszystko R1 i R2. Co jest, kurwa? Przecież te krzesło stało inaczej, no. Jak tu się chodzi szybciej? Dobra, zobaczmy tą żarówkę. Dobra. Te drzwi. Jakaś burza. Ja nie wiem, po co jest mi ten aparat w ogóle. Ja nie wiem, ja w ogóle nie oglądałem żadnych odcinków z Madisona, więc to wszystko, co tu się dzieje, to... to nigdy tego nie widziałem i dopiero to jest pierwsza taka ta, ale te drzwi... Ty jesteś pojebany, dziadek, kurwa. Jeśli te krzesło jeszcze raz się odwróci, to ja... Nie no, cały czas coś się otwiera, nie? Tam jakby ktoś... Nie wiem, te drzwi są dla Minimajka jedynie, kurwa. Minimajka tam ekipa schowała i dupa tam. Tu potrzebny jest kot jakiś pewnie. No i pojebanie są. Okej. Tu mamy kod. I tu kod trzeba wpisać. Tylko że ja kod nie wiem jaki jest. Ale się dowiem. Tu mogę zdjąć. Okej. O nie wiem, to są jakieś napisy, to tak jakby ten pokój. Rodzina Hall. Dobra, więc... A może... Tam popatrz, może tam kod gdzieś jest. No ale... Ora. Tutaj nigdzie żadnego kodu nie ma. Gdzieś z tyłu, na ulotce, coś tego. 1968. Co, weźmy, spróbujmy. Czekaj, użyj. A może jeszcze... 1968, nie? Kurwa. 1. Sześć. Osiem. Nie no dobra, tu już raczej nic nie zrobimy. Bo tu... Tutaj... Zrobię zdjęcie, bo to wszystko widać, nie? W pociemku. Podejdę se. Bo już nawet nie interesuje mnie to krzesło. No to jest zdjęcie, nie? Tam jest... O! Klucz. Klucz do Narni. Biorę. Biorę i wychodzę. Biorę i wychodzę. Nie idź za mną, proszę ja ciebie. Aha. Czyli jednak ja muszę to zrobić. Mam klucz. No i do czego ten klucz jest? Zobaczmy. Klucz do gabinetu. Klucz do gabinetu. Zostawiam ramkę, ale to... Zobaczmy. Ten kod jest cały czas tak... W ogóle...
A może? Czekajcie. A może ja jednak... Kurwa! Dobra. To jest chore. I co w związku z tym? Jakby spo... Dobra, drzwi się otworzyły. Wszystko jasne. Nie wiem, czy chcę tam iść. Ciemno jak w dupie. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie odejdź stąd! No, zamknięte, co? Dobra. Robię ci zdjęcie, szmato. A! Dobra. Już wiem. Obraz. Aha. A tu? Coś pasuje? Nie za bardzo. Gwóźdź. Głównym gwoździem tego wywiadu będzie to coś, co tam jest. Którego nie było. I to wszystko się dzieje, kurwa, pojebane. O, proszę. Mamy gwoździa. Denerwuje mnie to światło. Co jest, kurwa? Nie. Myślę, że cały mokry jestem. Czekajcie chwilę. Mam herbatkę, ja się napiję. Napiłem się? Można grać. Obym się nie zeszczał, kurwa, przy okazji. O, mi krzywdy nie zrobi, jak u niego w mieszkaniu jakieś obrazy wieszą. Hops. On mi pokazuje, że mam mu zrobić zdjęcie! Ej, tego tu nie było. Ale dobra, prawdopodobnie muszę zdjęcie robić. No to robimy! Nagle się drzwi pojawiły! Nie no. Ta gra jest piękna, normalnie, kurwa. Mam klucz! Ha! I co teraz? Powiecie? Ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Bo to jest druga strona. I tu był ten dziadek. Chyba. A ja... Co jest, kurwa, jakiś te? Co to jest? Zapał. Co to jest? Powiedział, że jedną dziadka. But instead he's been investigating this woman? What is going on? Nie wiem, też się boję, nie przejmuj się. Nie jeszcze sam. Ale w razie czego? Coś się stało.
No to jest ciekawe, nie? Ja sobie to... Ja sobie to zostawię. Ja wolę porobić sobie zdjęcia, bo później... I tak mogę se... Bo... Przy okazji później sprawdzić te zdjęcia, więc... Madison, jeszcze na morderczyni. Została zastrzelona przez policjanta Rosa. Choroba psychiczna. A. Cierpiała przed śmiercią. Zapali ją i zamordowali. No i znalazł. Stary, czy ciebie pojebało, kurwa, w tej chacie? Już idę ci wpierdolić. Chodź. Albo nie. Haliu? Kurwa. Nie, jeszcze te dźwięki. Ja mam słuchawki podgłoszone na maksa. Mam kasetę. Weź to. Dobra, o co tu chodzi? Ja muszę pewnie jakiś kod mieć, nie? Czy coś. A nie. Co to jest? Noga siostry, ramię matki, głowa ojca. Aha. Aha. Okej. Spoko. Mam kasetę. Ja nie chcę już w to grać. Nie, to tak, dobra. Ej. No kurwa, kupa ekranu nie ma. Czyli gówno zrobię. Dzień dobry. To ja. No ja nie wiem, czy chcę tu być. Mhm. Halo? Dobra, my sobie tu popatrzymy. A, nie ma sygnału. Spoko. Fuck. This storm must have taken up power. I think grandpa had a generator in the basement. Grandma and grandpa's room. Ja mam iść do piwnicy, co? Ja! Kurwa, ja muszę iść do piwnicy. Nie wiem, co to. Chains? Maybe I can break them with something. Co to jest? Przeczytaj. Kombinacja w prawo 8 w lewo. W prawo 8 w lewo. W prawo, 8 w lewo. Proszę. Jest. Jest światło. Nie, patrzymy to. Patrzymy to. Idziemy tam. Idziemy tam. Idę. Uwaga, ja idę. Uwaga. Co to jest? Jupiter. Mars. Uwaga, bo ja idę.
Uwaga, jestem. Spokojnie, jestem. Okej. Okay. Ja się napiję. Halo? Są zamknięte, dobra. Mam pomysł. Gówno dało. Jeszcze raz. Gówno dało. I jeszcze raz. A teraz zobaczę. Ktoś się zeszczął. No kurde, nie chciałem zdjęcia zrobić do chuj wafla. Dobra, zamknięte, wychodzę. Elo. Prawdopodobnie musimy iść dalej schodami w prawo. W prawo i w prawo schodami. A, to już patrzyliśmy. Z kamerą się chodzi szybciej, to wiem. Dlatego idziemy z kamerą. A, halo? Nie, mnie już łeb boli od tej gry. Uwaga, bo jedę. Jestem zamknięty. Dobry. Proszę mi pokazać, co ja mam w ogóle. Dobra, chuj, jebane. Jezu, te kotki są zawsze przerażające. Dobra, nic nie. Dobra, idziemy tam. Idę, uwaga. Co mamy tu? Co to jest? No to fajnie. I gotta find a way to open this door if I wanna get out of this house. A może ja bym chciał? Halo? Co, teraz mam wrażenie, że ktoś za mną łazi, nie? Biorę to. To jest klucz do czegoś. Spokojnie, nic się nie dzieje. To tylko wiatr. Z dupy. Tu jest zamknięte. Okej, wszystko jasne. Karaluchy łażą po ścianach. Tutaj nic. Ja zobaczę, do czego jest ten klucz klucz. Ma jakieś trójkątne wejście. Odwróć. No klucz trójkątny, ale do czego mi potrzebny? Andrzej. Gołota. Okej, ja wchodzę. Sprawdźmy jeszcze raz. Nie. Zamknięte. Tu nic nie mogę zrobić. No to co? Został nam powrót do piwnicy, nie? Co, ja nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie. A to ma się tak kręcić? Dobra, zobaczymy. Najwyżej... Mam klucz, ale nie wiem do czego. Jak tutaj nic nie będzie, to wracamy się do tego. Powinien podejść bliżej jakoś tak.
Ale spierdzielamy stąd. Idziemy w stronę innego wyjścia. Już film ponad 30 minut trwa. A ja chcę, żebyście byli cierpliwi, co się dalej wydarzy. Dlategoż to zaraz kończymy. I dlategoż to idziemy tędy. I dlategoż to... Dobra, zamknę mordę już. Uwaga, ja idę! Ja idę, papa! Uwaga, ja wychodzę! Siemano! Dobra, ja tu byłem. Ja nawet nie wiem, czy tu jest jakiś ten... Kurwa. Ha, czyli jeden klucz mamy z głowy. Mam kasetę, zapomniałem o niej. Dobra, jeden klucz mamy z głowy. Więc tą kasetę odpalimy sobie w telewizorku, co był w pokoju dziadka, znaczy koło pokoju dziadka, tam na końcu korytarza. Ale sobie pójdę tędy. No tutaj potrzebuję od zegarka czegoś, jakiejś części. Okej. Siemano. A mogę to odpalić? O, chyba nie mogę, kurwa, to jest... A wiecie co? Klotkuje mnie tu strasznie. Nie wiem, do czego mi ta kaseta w ogóle potrzebna jest. Ej, tego tu nie było, nie? A, czekajcie, bo tu są przypięte łańcuchami. Muszę jakoś ten kibel odłączyć. Kurwa, jak? Ej, jak? To też bym chciał otworzyć w jakiś sposób. Wiecie, zrobiłem fotę. Ja nie wiem, czego już zdjęcia robić, dlaczego nie? Ja muszę to jeszcze obczaić. A! Jestem geniuszem. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits. No, ale długo jeszcze będziesz pierdolił. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs. And already walks among us.
In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. No, dogowiesz się, Bowters, swoje historyjki. Sefoty porobię. No, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. There's just no way I can't be possessed. A może jest, no. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Co jest? My head. A door. A red door. What's happening to me? Piszcie mi w uszach, kurwa. Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Could it be the basement door? Dobra, idę. I tam skoczymy odcineczek dzisiejszy. W tych drzwiach, kurwa. Bo tam będę czuł się bezpieczny. W sumie w tej grze w ogóle się nie czuję bezpieczny, bo jestem opętany jakiś. O, wszystko to, co się wydarza, to nie... To może być w mojej głowie, nie? Ale czy to prawda? Tego nie ma nikt. Żadnego pojęcia. Gdzie tu mamy? Aha. Mamy karteczkę. What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? Czekaj. Wśród dużo tego mam. Kurwa, jestem genialny! Ten. Księżyc. Tak? Księżyc? Jak to? Użyj. Księżyc. Księżyc? Ta strzałka do góry? Strzała do góry? Okej. Okay. I co jeszcze? I taki harpun jakby. Taki jakby harpun. Ej, mamy to! Dobra, robię fotę. Dobra, żyję, jest dobrze. No i jakiś demoniczny znak. Ale my tam pójdziemy już w kolejnym odcinku, więc jeśli się wam spodobało, strzelcie łapę, subikat na dole tam z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A ja lecę się kłaść. Bo mnie już łeb boli od tej gry. Aż to wyłączę, bo czuję się sam jak ten opętany, kurwa. Także do zobaczenia, trzymajcie się, Eluwino!